Postanowiłam, że w poniedziałek muszę iść do pracy. Stwierdziłam, że to mi pomoże wrócić do siebie. Muszę się czymś zająć, a nie siedzieć w domu i wyć. Wszystko działo się jakby obok mnie. Nie za bardzo wiedziałam, co się dzieje, z czego cały proces przed zabiegiem był tragiczny i bardzo bolesny. Ciągle zastanawiam się, jak to się stało, że ja nadal żyję, chociaż mój świat się wtedy skończył. Mojej córeczce przestało bić serduszko. Najgorsze było to dla mnie, że zawiodła mnie moja najbliższa osoba. Mój krzyk w momencie usłyszenia wypowiadanych słów lekarza słyszał chyba cały oddział. Pierwsze, co zrobiłam, to jeszcze z gabinetu zadzwoniłam do męża. Czekałam na szpitalnym korytarzu kompletnie nieobecna. Mąż szybko po mnie przyjechał. O nic nie pytał, po prostu mnie długo i mocno przytulał i zabrał do domu. Dokładnie rozumiem słowa, że w takim momencie umierają dwie osoby, tylko serce matki bije dalej. Były przy mnie dwie położne. Jedna z nich cały czas trzymała mnie za rękę i uspokajała. A potem już tylko spałam. Jak miałam wtedy zrozumieć to, że jesteście młodzi, będziecie mieć jeszcze dzieci? Ja nie chciałam innego dziecka. Ja chciałam dokładnie to, które rosło pod moim sercem prawie 9 miesięcy. Mnie nikt nie uprzedził, że to już. Nawet nie zdążyłam pożegnać się z mężem, przytulić, nic. Leżałam, patrzyłam w sufit, czekałam na poranny obchód i słuchałam bicia małego serduszka z sąsiedniej sali. I każdy etap był straszny, bo byłam sama i zagubiona. Pojechałam na izbę przyjęć, bo przestałam czuć jej ruchy i w żaden sposób nie mogłam jej obudzić. Zostałam sama, a sama byłam na tyle słaba, że nie byłam w stanie sobie pomóc. Łzy same leciały mi z oczu. Płacz mnie dusił, zaciskał gardło. Czy gdy umiera komuś mąż, ktokolwiek odważy się powiedzieć, będziesz miała następnego? Dlaczego więc takie słowa tak łatwo przychodzą w momencie straty dziecka? Do tej pory bardzo boli to, że są w moim otoczeniu ludzie, którzy udają, że mojej córeczki nigdy nie było. Dopiero po tym, co mnie spotkało, zdałam sobie sprawę, że nie jestem sama z tą swoją wyjątkowością, że jest nas więcej. Pamiętaj, to nie twoja wina. To nie twoja wina. Nie musisz być z tym sama. Fundacja powstała po to, by pomagać tobie i twoim bliskim.